Witajcie akwaryści. Na dzisiejszym filmie chciałem Was zaprosić na relacje z eventu Zoegzotyka. To jest targi, giełda odbywające się w Warszawie na ulicy Sienickiej. Tutaj na początku lista wystawców, godziny otwarcia. Jak zawsze przeogromna kolejka, jeszcze nigdy wcześniej tak dużej kolejki na jakiś event targi zoologiczne nie widziałem, więc te targi cieszą się ogromnym wzięciem, ogromną popularnością, bardzo dużo osób chciało wejść na te targi i do 13 wchodzą osoby z biletami online kupionymi na internecie, a od 13 osoby kupione tutaj na wejściu bilety wchodzą do środka. Ja nagrałem film wcześniej, przed wejściem tych wszystkich ludzi, ponieważ chciałem Wam wszystko dokładnie pokazać. Mały obrys po całej sali targowej, gady, płazy i ryby, co nas najbardziej interesuje, więc tutaj film z akwarystyki. Wybór był duży. Jak widzicie, na początku chciałem Wam pokazać korzenie, które były do kupienia na targach. Korzenie były w różnych miejscach. Tutaj takie już większe egzemplarze, które można było zakupić. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału, no i zaczynamy. No to jak widzicie, akcesoria, pokarmy, tutaj akurat Maciek Koczko sprzedawał karmy przesypane z Tropicala i Compensu, więc może każdy akwarysta kupić czołowych marek karmy w mniejszym opakowaniu. Dzięki koledze Maćkowi można było kupić je w mniejszych opakowaniach, więc karmy Compens, tam widziałem Tropical przesypane, żeby każdy mógł sobie kupić nawet jak ma mniejsze potrzeby. Ładne pielęgniczki Ramireza, tutaj kolega hodowca hoduje tylko Ramirezy. Za chwilę pokażę namiar na niego. Ma różne ciekawe pielęgniczki Ramireza, różne odmiany. Jak widzicie, długa płetwa, krótka, jasne, Blue Electric. Więc jak ktoś chce kupić małe pielęgniczki do swojego akwarium, to myślę, że ten kolega jest najlepszym wyborem, ponieważ jak widzicie, ryby są najwyższej jakości. No i tutaj kontakt, jakby ktoś chciał się do niego odezwać, to zapraszam. Widzicie, ryby przepiękne. No i jedziemy dalej. No oczywiście można było też kupić popularne felony tutaj od naszego wspólnego kolegi. On importuje swoje ryby, te welony akurat z Chin, więc jak widzicie, to są welony dobrej jakości, bardzo ładnie wyglądają, różne rodzaje, nawet były pyzatki, zobaczcie. One mi się zawsze bardzo podobały, tylko się zawsze bałem, że im się przebije ten worek obok oka. No ale są niesamowite, na pewno robią wrażenie. Oprócz tego było dużo ryb, krewetek, małże, ślimaki. Każdy na pewno mógł znaleźć coś dla siebie. Oczywiście mile widziany jest komentarz, który zwiększa zasięgi tego filmu, więc napiszcie komentarz, co Wam się najbardziej podobało z ryb na tych targach, czy byliście już na takich targach, czy w Waszej okolicy też są takie targi. Jestem ciekawy, jak to wygląda w innych miejscach w Polsce. Ja jestem z Warszawy, no i te targi odbywają się w Warszawie, więc mam bardzo blisko, więc zawsze staram się wpaść, żeby pokazać szerszemu gronu, większej liczbie odbiorców te wydarzenie. Bo wiadomo, nie każdy może sobie pozwolić na przyjazd na te targi, też czasami nie chce się nam stać w długiej kolejce, a tak wygodnie usiądziemy sobie na kanapie i obejrzymy mój film i widzimy, co tam było i czy możemy żałować tego, czy nie, to już jest Wasza wewnętrzna polemika. Ja osobiście cieszę się, że byłem na tych targach i widziałem naprawdę ciekawostki, które bardzo mi się podobały. Tutaj na przykład ta ryba, zobaczcie, pierwszy raz widziałem tą rybę. I teraz zbliżenie, żebyście... No i czy ktoś wie w ogóle, co to jest? No niesamowite. Pierwszy raz tą widziałem rybę. Jeszcze nie było napisów na akwariach, bo jak powiedziałem na początku filmu, byłem przed wpuszczeniem wszystkich odwiedzających, żeby móc spokojnie to wszystko nagrać. Później to już jak masa ludzi wejdzie, to jest niemożliwością nagranie takiego filmu. Jak widzicie, różne ryby, tutaj gary rufy widziałem, krewetki. Tutaj mamy krewetki z Bee Shrimps, też kolega z Mińska Mazowieckiego, też kiedyś byłem u niego, na moim kanale jest nawet film z odwiedzin w jego hodowli. Troszkę podyskutowaliśmy, porozmawialiśmy o krewetkach, naszym świecie akwarystycznym, tym co się dzieje wkoło,
Wiadomo, na takich targach ploteczki z reguły są i zawsze można coś tam sobie porozmawiać. Mnie parę osób zna, więc zawsze można sobie miłe słowo zamienić i sobie pogadać o akwarystyce. A że było dużo sprzedawców, było też paru kolegów z naszego klubu, Polski Klub Miłośników Mieczyków Hellera, to też mogłem z nimi na ten temat porozmawiać w dalszej części filmu. Zobaczycie oczywiście też ryby kolegów tutaj od nas z klubu. Też się dowiedziałam, że moje filmy są oglądane przez osoby odwiedzające targi i sprzedawców, więc miło mi bardzo, że ktoś poświęci swój czas na obejrzenie tej relacji. No, tutaj jelołki, dobra jakość, jak widzicie, z Bee Shrimps, ślimaki. Mińsk Mazowiecki, jak ktoś mieszka w okolicy, to zawsze do kolegi może po krewetki podjechać. Oprócz tego, wiadomo, na tych targach można było kupić różne pokarmy, akcesoria, jakieś ryby ktoś wyłowił ze swojego akwarium, bo mu już przyrosły, więc no, fajne miejsce i dużo ciekawych ludzi. Mikrorozbora galaksy, jakieś zbrojasy, tutaj sterbajek irysy. No tutaj różne glonojady, tam chyba panakła jest, tak jak dobrze widzę. Oczywiście rzadsze kirysy, jak ktoś jest fanem, można było też bardzo kupić dużo roślin. Tutaj mamy kurami całujące. Zbrojniki, kirys panda. W woreczku, widać pełny worek, zaraz będzie wpuszczany, bo tak jak powiedziałem, ja byłem na targach przed wpuszczeniem zwiedzających, więc jeszcze część ryby była w workach, ale starałem się Wam pokazać wszystko najlepiej jak tylko potrafiłem, żebyście zobaczyli co jest. Mamy też tutaj ryby z importu, ryby od polskich hodowców, więc każdy mógł sobie coś znaleźć. Bo jak wiadomo, nie wszystkie ryby są rozmnażane w Polsce. Tak jak na przykład tutaj wcześniej były prętniki karłowate, no to te ryby nie są mnożone w Polsce, one są raczej z importu. Więc tutaj też sprzedawali hodowcy, ale też i sklepy, czy po prostu osoby zajmujące się handlem rybami. Więc każdy mógł sobie coś tam zawsze wynaleźć. Film jest dosyć długi, bo ma aż 14-15 minut, coś takiego, więc oglądania jest sporo, ale warto. O, widzicie, na przykład to jest rarytas, farowella dorosła, duża, ciekawa ryba, bardzo ładna, jakby miał ładne, pokazowe, duże akwarium zrobione, które planuję w niedługim czasie, to bym sobie takie farowelle zakupił do takiego akwarium, bo to naprawdę majestatycznie wygląda, jak mamy takie ładne farowelle, duże, ładne ryby, które są bardzo rzadkie też i niespotykane. Molinezje, duży wybór, i złote, i czarne, mieczyki. Ryby trochę zmiksowane na razie przez ten filtr, ale tak jak mówię, to dopiero początek, więc sprzedawcy nie do końca jeszcze się ustawili z rybami, tak żeby to wszystko pięknie wyglądało. Nie wszędzie są szybki przetarte, ale przed samym wejściem oni wszystko doprowadzają do takiego stanu, żeby kupujący widział, że to wygląda dobrze. Tak, duży event, dużo ryb, roślin, korzenie, pokarmy, tak jak mówiłem, i pokarmy mamy hermetycznie zamknięte i przesypywane i różni sprzedawcy, więc zawsze tam coś można było sobie znaleźć, pogadać, doradzić sobie, każdy doradził sobie, więc fajnie. Tutaj o, krewetka filtrująca, też bardzo fajna, ona w akwarium, jak woda leci, tak fajnie filtruje tą wodę, więc to wygląda dosyć ciekawie. Przy takim akwarium pokazowym naprawdę warto mieć taką krewetkę. Mieczyków było bardzo sporo, za chwilę zobaczycie więcej. Tutaj tak mi się wydaje, że to są mieczyki z importu, akurat te tutaj pokazywane przed nami. Ale też były mieczyki od polskich hodowców i oni też tutaj wystawiali swoje ryby. Tutaj mamy krabiki tęczowe, oczywiście rośliny. Wybór duży. Myślę, że jest mało sklepów, które ma aż tak duży wybór roślin, tak jak tutaj na tych targach.
no i rośliny pływające. Ostatecznie z tego zamieszania zapomniałem sobie kupić, a chciałem właśnie wziąć tutaj tą roślinkę pływającą. No i widać mieczyki też od prawdziwego hodowcy. Jakość od razu, widać tych ryb. Bardzo dobre ryby. Ja mam zawalone akwaria, więc nie miałbym gdzie ich wpuścić, ale no jak widzicie, ryby piękne. I neon, i nesa. I tutaj mamy jakieś, widzę, gubiczki. Platka. No super, naprawdę, plateczka. No dawno nie widziałem właśnie platki od hodowcy, a tutaj widać platka od hodowcy była. Porozmawiałem też trochę z tym kolegą. Ogląda też nasze filmy, więc z relacjami jest na bieżąco. Jak widzicie, i tutaj brzaneczki pływają, tutaj brzanka różowa, jakieś kirys pstry tam się na dole. Próbuje przepłynąć rozbora klinowa. Titejki też pływają, widzę, obok. Co tu dalej? Mamy tutaj zwinnik ogonopręgi, albinos kosiareczki. Tutaj mamy ślimaki, jakieś bojowniczki też przy okazji. Tutaj też mamy wybór różnych ślimaków, więc widzicie, na targach był ogromny wybór i można było naprawdę wiele, wiele ciekawych ryb i też akcesoriów i roślin, korzeni kupić. Tutaj helenki mamy. Tutaj piskorki. Neonek, neon czerwony, neon Inesa. Tutaj rodostomusy. Tak jak mówię, byłem na tych targach przed wpuszczeniem ludzi, więc nie wszędzie były napisane ceny i ryby, jakie były. No szkoda, no tak jakoś wyszło, że no nie da rady nagrać tego, jak wszyscy wchodzą, bo jest taki tłok, że no każdy chce kupować rybki, staje przy akwariach, ciężko by wtedy było coś w ogóle nagrać. Tutaj mamy gubiki. Molinezje mamy też tutaj i czarne, złote, te złoty pył, platka. Jak ktoś jeszcze nie dał subskrypcji, to zapraszam, będzie wtedy na bieżąco z tym, co pokazuję, a co tydzień o 17 jest nowy film. Proszę wszystkich o miły komentarz pod filmem. Tutaj też mamy pyszczaki pokazywane na filmie, więc komentarz bardzo mile widziany, łapka w górę. Będę starał się nagrywać Wam więcej takich relacji, żebyście byli na bieżąco, co się dzieje w naszym tutaj świecie akwarystycznym w Polsce. Też odwiedziny w hodowlach to będzie częsta rzecz, bo znam trochę kolegów akwarystów, którzy też pokazują swoje ryby dla mnie, więc zawsze też staram się nagrać coś dla Was, żebyście byli Wy na bieżąco, że bez możliwości, jak ktoś nie ma możliwości dojechania do hodowcy, zawsze sobie może nacieszyć oko tymi moimi filmami. Oczywiście, jeżeli jakiś hodowca chciałby też pokazać swoje ryby, to jest mile widziane. Zawsze mogę wpaść i nagrać jakiś fajny materiał. Powoli będę się z Wami żegnał. Tutaj na końcu filmu widzimy, że hodowca pyszczaków pokazał swoje ryby. Dużo różnych pyszczaków, więc fani Tanganiki, Malawi na pewno coś sobie znajdą. Mało jest sklepów, które ma tak duży wybór jak tutaj na tych targach. Dziękuję wszystkim za uwagę. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, dania łapkę w górę. Dziękuję i do zobaczenia.